braci, wolontariuszy Fundacji Joanny Radziwiłł, również ambasadorów Fundacji Radziwiłł, no i przede wszystkim naszych artystów najmłodszych. Mam zaszczyt przyjmować wszystkich. Dla nas jest to duże przeżycie, gdyż ta wystawa jest takim naszym dziełem, zwieńczonym dziełem dosyć długiej, zaplanowanej pracy z inicjatywy naszego wspaniałego wolontariuszki, która z ogromnym sercem opiekuje się dziećmi, z własną inicjatywą, dzięki autorskim pomysłom wspierała nasze dzieci i od października 2018 roku do... Do 2019 zebraliśmy wspaniałe prace i bardzo, bardzo serdecznie chciałbym powitać tutaj Małgorzatę Rumian. Razem z naszymi dziećmi pracuje od serca jako wolontariuszka. Jest też ambasadorem naszej fundacji i wspiera i promuje działania naszych dzieci i tego, co robimy dla nich na co dzień. Dlatego bardzo jesteśmy wdzięczni, że dzięki niej, tak, i Monice również, to piękną wystawę. To są kuratorki tak naprawdę tej wystawy. To one wybrały pracę tych dzieci. Dzieci malowały, robiły, a one się przyjrzały, zobaczyły i wybrały te najładniejsze, najciekawsze, które mogą Państwo oczywiście zakupić. Przede wszystkim chciałbym zaprosić do nas, żeby kilka słów powiedziała, gospodarz, pani gospodyni. Tak, gospodyni, zapraszamy serdecznie pani Agnieszka. Młodzieży, ta większa i ta mniejsza. Dziećmi jesteśmy wszyscy, tylko niektórzy z nas mają trochę mniej wakacji. Ja tutaj, cytując Łukasza, chciałabym powiedzieć, że to jest tak, że Małgosia przychodzi. Małgosia przychodzi i mówi, słuchaj, mam fenomenalne dzieciaki, mam fajną fundację, chcielibyśmy robić coś więcej, czy możemy u ciebie? Ja wtedy mówię tak. Parę razy dzieci już u nas były, w różnych grupach, zawsze tutaj wchodzą tak mniej więcej jak fala tsunami. Wchodzi 15 osób, nagle jest głośno, są komentarze, jest trzaskanie drzwiami, są bardzo, bardzo emocjonalne reakcje na sztukę. Zresztą te reakcje też nie są, nie biorą się znikąd, są katalizowane tutaj konkretnymi zajęciami arteterapii i w ogóle zajęciami artystycznymi. Mam nadzieję, że czasami mogę dzieciom powiedzieć, czy młodzieży powiedzieć rzeczy fajne, natomiast znacznie więcej dowiaduję się tak naprawdę od was. Ja bardzo silnie śledzę te wszystkie wasze komentarze, podpisy, zdjęcia, informacje, dlatego że muszę powiedzieć szczerze, że dzieci czy ludzie młodzi są najlepszymi odbiorcami sztuki. Są bardzo szczerzy, są bardzo emocjonalni, są bardzo otwarci. I nie zastanawiają się, czy to, co im się podoba, jest dobre, czy złe, czy co powiedzą sąsiedzi, koledzy, czy teściowa, tylko po prostu z otwartym sercem sztukę biorą i komentują. Obawiam się także, że mamy tutaj kilku artystów, których za parę lat będę musiała sprzedawać. Postaram się godnie sprostać temu zadaniu. Natomiast dziś wyjątkowo nie jestem sprzedawcą. Sprzedawcą w tym wypadku jest fundacja. I mam nadzieję, że pomożecie mi Państwo podciągnąć. To znaczy, idea jest taka, że ja mam jeszcze dzisiaj późnym wieczorem parę rzeczy do zrobienia i wolałabym nie musieć składać tej wystawy. Więc za drobną opłatą można zabrać te prace ze sobą do domu. Mam nadzieję, że wszystkie. A dzięki temu ci mali ludzie będą mogli wyjechać na fajne wakacje. Ja więcej już nie będę mówiła i bardzo dziękuję za to, że to się może tutaj odbywać, bo to jest naprawdę fajna, fajna impreza. Dziękuję. Że nie dość, że jest taka, jak Magda powiedziała,
punkty. To jeszcze niesamowicie wrażliwa też i delikatna. Cierpliwa. Cierpliwa, wrażliwa na każdego małego, dużego i jeszcze większego człowieka. Bardzo wrażliwa na naturę i szalenie jesteś wyjątkowa. Bardzo dziękuję. Czy cierpliwa to może mój syn powiedzieć? Chciałam zrozumieć. Nałoży mi się na głowę. No, tak. Proszę pana, proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie, w jakim celu ono zostało zorganizowane. Oczywiście mam na uwadze dzisiejszy wernisaż, jak również licytację obrazów. Wydarzenie jest zorganizowane przez Fundację Joanny Radziwiłł. Celem tej wystawy prac jest zbieranie funduszy na wakacje dla dzieci. Gdyby co roku organizujemy wyjazdy dla dzieci, jak gdyby te fundusze zapewniają nam to, żeby te dzieci mogły jak najlepiej spędzić wakacje, jak najciekawiej. W tym roku chodzi o obóz w Czorsztynie, w górach. Wystawa prac jest tak naprawdę podsumowaniem naszych artystycznych działań pod opieką Małgorzaty Rumian i Małgosia, która jest takim ogromnym sercem, wolontariuszką naszej fundacji. To jest wystawa prac dzieci z Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, które przez 8 miesięcy pracowały na to, żeby te prace powstały na warsztatach, które zorganizowała nasza wolontariuszka i ambasadorka fundacji, Gosia Rumian. Tak, ja jestem wolontariuszką, ambasadorką fundacji pani Joanny Radziwiłł i prowadzę autorskie warsztaty związane ze sztuką dla dzieci. Jest to dla mnie ogromna przyjemność i wielka radość. Spotykamy się raz w tygodniu, tworzymy rzeczy różne na bazie właśnie sztuki i dzisiaj ta wystawa jest zwieńczeniem naszych warsztatów plastycznych. Dzisiaj odbywa się wernisaż prac dzieci, które są pod opieką Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła w Galerii Xanadu. Gościmy tutaj, ponieważ właścicielka Galerii Xanadu, pani Agnieszka Gniotek, jest ogromnie przychylna naszym działaniom na rzecz dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin z warszawskiej Pragi. Celem naszego dzisiejszego wernisażu jest zebranie funduszy na wakacje dla dzieci podopiecznych fundacji. Wernisaż jest również zwieńczeniem zajęć artterapeutycznych, które odbywały się przez cały rok, które były zajęciami artystycznymi, ale ukierunkowanymi przede wszystkim na to, żeby dzieci odkrywały swoją własną wartość, żeby przekonały się o tym, że mogą zrobić coś pięknego, coś, co ich wyraża, także były skupione przede wszystkim na właśnie ich emocjach i wyrażaniu siebie. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób można być podopiecznym fundacji? Chodzi o czy to o przedział wiekowy danych dzieci, czy o konkretną grupę docelową? Oczywiście. Opiekujemy się dziećmi w wieku od 6 do, chciałoby się powiedzieć, 18 lat, ale w zasadzie do momentu, kiedy dziecko potrzebuje naszej pomocy. Nie mamy tutaj takiego limitu. Opiekujemy się dziećmi, które najbardziej potrzebują naszej pomocy, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem społecznym. Najczęściej są to dzieci z domów, które zmagają się z licznymi problemami, z czasem ekonomicznymi, czasem są to problemy natury alkoholowej bądź innej. W każdym razie są to zawsze rodziny, które potrzebują naszego wsparcia, wsparcia terapeutów, wsparcia wykwalifikowanych pedagogów, którzy pomogą dzieciom właściwie się ukierunkować. Do fundacji można trafić poprzez zgłoszenie się do nas, jako do kadry wychowawczo-administracyjnej fundacji i wypełniając kartę kwalifikacyjną, w której opisuje się sytuację życiową w bardzo konkretny sposób, odpowiadając na pytania. My wtedy jesteśmy w stanie takie zgłoszenie rozważyć i przyjąć pod opiekę dziecko, bądź też stwierdzić, że rzeczywiście ono się nie kwalifikuje ze względu na jakąś sytuację życiową, tak, nie wymagającą wsparcia. Czy dane wydarzenie to jest pierwsza edycja, czy jednak już były wcześniejsze edycje wernisaży? Jasne. Jest to pierwszy wernisaż prac naszych dzieci. Jest to pierwsze wydarzenie tego rodzaju. Natomiast rzeczywiście jako fundacja staramy się organizować jak najwięcej wydarzeń, które łączą ludzi ze świata kultury, sztuki, biznesu, właśnie w działalności na rzecz dzieci, więc nie jest to nasze pierwsze wydarzenie tego rodzaju w kontekście wernisaży właśnie. Jakiś czas temu na przykład w Teatrze Polskim organizowaliśmy również inną wystawę na rzecz fundacji,
Gali, była to wystawa Wyjść z twarzą, wiele innych wydarzeń, ale jest to pierwsza wystawa Prac Dzieci. Chcielibyśmy kontynuować ten top właśnie ze względu na to, żeby dzieci mogły wyrażać siebie i współuczestniczyć jak najbardziej w tym, co robimy. Gdyby były osoby zainteresowane wsparciem Państwa Fundacji, w jaki sposób można skontaktować się z Fundacją? Rozumiem, że zapewne poprzez stronę. Jak jeszcze? Oczywiście, tak jak Pan wspomniał, nasza strona www.fundacjajoannyradziwiłł.pl. Również zapraszamy, można nas znaleźć w mediach społecznościowych, na Facebooku, wpisując Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła. Tam są dane kontaktowe. Również zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z nami na Omulewskiej. Jesteśmy na Omulewskiej 19 od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do godziny 20. Można po prostu do nas zajrzeć na kawę, herbatę, zobaczyć, co robimy, dotknąć naszej rzeczywistości i z wielką chęcią zapraszamy do naszego świata i opowiadamy o wszystkim, co robimy na miejscu.